Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przybyłych. Dzisiaj troszeczkę powiemy o modelowaniu matematycznym zjawisk przyrodniczych. Zaczniemy od czegoś takiego bardzo prostego, to znaczy zaczniemy od królików Fibonacciego. Co to takiego te króliki Fibonacciego? Skąd one zyskały taką popularność? Może nie króliki, a bardziej liczby Fibonacciego? Dlatego, że w 1202 roku to był pierwszy model, który się pojawił. Taki księcy rachunku, Liber Abaci. Pierwszy model został właśnie stworzony przez, tutaj widzimy, Leonardo Bonacci. Chociaż do historii on przyszedł jako Fibonacci, bo był syn Bonacciego, filus Bonacciego i przyszedł jako Fibonacci, chociaż nazywał się Leonardo Bonacci. I on zadał takie pytanie. I on rozwiązał oczywiście ten problem. Ile królików może spłodzić jedna para w ciągu roku i jakie mamy założenia? Założenia mamy takie. Para rozmnaża się co miesiąc, czyli mamy parę królików. Rozmnaża się, najpierw dorasta przez jeden miesiąc, a później każdego miesiąca będzie się rozmnażać i będzie produkować nową parę królików. Czyli na początku ile mamy par, odpowiedz? Jedną, dobrze. To w takim wypadku króliki dorastają, po miesiącu kolejny będzie ile par? A teraz po kolejnym miesiącu para już była dorosła, a rozmnaża się w ciągu co miesiąc. Właśnie, jedna para i jeszcze jedna para, bo zakładamy, że za każdym razem rodzi się jedna para. Ja od razu powiem, że to jest takie trochę silne założenia, bo króliki mogą mieć więcej oczywiście w miocie tych królików, ale zakładamy, że jedna. Bo chcemy oszacować, ile na przykład zarobimy, ile z jednej pary będziemy mieli tych królików. Czyli ile par? Dobrze mówiłeś? Tutaj mieliśmy dwie, a mija kolejny miesiąc, ile będzie? A jedna jest dorosła, a druga jest młoda. Młoda będzie miała nowe króliczki? Nie, dorośnie. A ta, która jest dorosła? O właśnie, bardzo dobrze. Teraz będą trzy pary. To ile mamy teraz dorosłych już par królików? Dwie i jedną młodą. Jak mamy dwie dorosłe pary królików, to w kolejnym miesiącu z tych dwóch pojawią się cztery i mamy jedną młodą, która zostanie, czyli pięć, tak? Mamy pięć. No dobrze. To teraz takie pytanie. To ile teraz mamy dorosłych królików? Trzy. Więc jak mamy trzy pary, to za miesiąc tych trzech będzie ile? Sześć. I jeszcze tu słyszę też osiem, bo jeszcze mamy dwie młode, więc te młode pary też zostaną. Czyli w sumie mamy, ile tam usłyszałam? Osiem. No dobrze. To w takim wypadku pytanie jest takie. A ile będzie w kolejnym kroku? U mnie już widzicie, że na ekranie się nie pojawią więcej par królików. Ile ich będzie? 15. Czy ktoś już dostrzega jakąś prawidłowość, coś, co można zapisać wzorem matematycznym? Modelowanie bowiem polega na czymś takim. Czy mamy jakiś problem? Tak? Obserwujemy ten problem, widzimy jakąś powtarzalność, widzimy pewną powtarzalność, a potem próbujemy zobaczyć główne składniki danego zjawiska. Te drobne rzeczy odrzucić, bo one nam tylko zaciemniają sprawę i spróbować zapisać to jakoś prawidłowością, bo po co jest model, żeby można było przewidzieć, jak będzie dane zjawisko zachowywać się w kolejnym etapie, w kolejnym kroku. Więc tutaj mieliśmy króliki. Zastanówmy się może trochę na tym wyższym poziomie. Jak tu powiedzieliście, że tu mieliśmy trzy pary, a tu powiedzieliście, że było pięć. Jak my te pięć pary odgrzebaliśmy, czyli widać, że tutaj usłyszałam przepis na rekurencję, jak usłyszałam hasło ciągi, tak? Te liczby tworzą ciąg Fibonacciego i przepis, jak zbudować kolejną liczbę z tego ciągu. Czyli jeżeli chcemy uzyskać liczbę 5, to odsłyszeliśmy, że trzeba wziąć tą liczbę 3, dodać 2. Jak chcemy tu liczbę 8, to 5 plus 3 daje nam 8. Dlaczego tak jest? Popatrzcie. Jeżeli one były dwa kroki wcześniej, to znaczy, że one już tutaj dorosły krok wcześniej. To znaczy, że jak ich było ileś, to one się nam podwoją, będzie dwa razy tyle. A teraz tu, które się nowe pojawiają, to te, które się są młode i muszą dorosnąć. Czyli tak, 13. Tu usłyszałam, że ciąg Fibonacciego został zdefiniowany przez rekurencję. Rekurencję usłyszałam tak opisowo, czyli nth wyraz ciągu zależy od
n minus pierwszego i n minus drugiego. W sumie to jest dodawanie. Jak jest rekurencja, to żeby z tej rekurencji wyliczać kolejne wyrazy ciągu, tak, to co potrzebujemy? Jakieś warunki początkowe. Musimy wiedzieć, ile mieliśmy na przykład osobników na początku. I takie warunki początkowe to była nasza jedna para. No i w sumie to takie założenie, że dorasta, to też jeszcze po jednym miesiącu mamy dalej jedną parę. To ja moje pytanie jest takie. Jak tam mieliśmy, wróćmy, może 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, to w kolejnym kroku już ile będzie? 34, tak? I widać, że kolejną liczbę, 55, jak otrzymaliśmy, 21 dodać 34. Trzeba sumować te liczby wcześniejsze. Znaleźliśmy prawidłowość. Tam wcześniej zapisaliśmy ją wzorem. A teraz przejdźmy, gdzie takie liczby Fibonacciego możemy zobaczyć? Gdzie my takie liczby Fibonacciego możemy spotkać? Tak, w przyrodzie. Bardzo dobrze. Tutaj macie przykład krwawnik, tak? Na obrazku widzimy krwawnik. A tu z lewej strony ten sam krwawnik, tylko taki bardziej narysowany już. I zwróćcie uwagę, jak patrzymy na ulistnienie, tak? Czyli przybywanie tych nowych pędów. Popatrzcie na to ulistnienie, to co mieliśmy z królikami z Fibonacciego, tak? Tu było jedna para, dorasta nam i później co? Ta już dorośnięta pęd zaczyna się dzielić na ten, który był i na dodatkowy jeden, młody. Ten młody musi co znowu dorosnąć jeszcze. A ten już ciągle w każdym kolejnym okresie wypuszcza kolejny młody pęd. Na krwawniku można to zobaczyć. Ale teraz także można to spróbować jeszcze na drzewach, na przykład popatrzeć na dęby. Ja nie mówię, że każda gałązka będzie dokładnie odzwierciedlała ten przykład z królikami Fibonacciego, ale popatrzcie na gałązki, jak pójdziecie gdzieś, teraz ładna pogoda, tak? Gdzieś do parku, popatrzcie na dęby, tam też można zobaczyć taki ciąg Fibonacciego, tak? Czyli kolejne pędy z głównego jakby pędu, tego podstawowego, zaczynają się wyrastać zgodnie z tym prawem, że załóżmy jeden okres dorastamy i w kolejnym już kolejny młody pęd pojawi się. Tak i tak na każdej gałązce. Dobrze, czyli liczbę Fibonacciego mamy. Moglibyśmy policzyć, ile będziemy mieli królików po 12 miesiącach, tak? Ile byśmy kupując jedną parę i hodując mogli zarobić, bo o to chodziło. No dobrze, gdzie jeszcze spotkamy takie liczby Fibonacciego? Popatrzcie tutaj, co widzimy na obrazku? Szyszkę, tak? Szyszki bardziej na jesieni, ale teraz też można spotkać. Jeżeli spotkacie na szyszkę, spójrzcie, tutaj jest od góry, patrzymy na tą szyszkę. Czy widzicie te na żółto takie znaczniki? Jak weźmiecie taką szyszkę, spojrzycie na górę, najlepiej od góry, tak, od tego korzonka, gdzie ona tam była przymocowana, to będziecie mogli popatrzeć, że tutaj mamy i zacząć liczyć, ile mamy takich spiral, tak? O tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Jak się policzy te spirale, można, jak nie ma szyszki, na przykład na ananasie sprawdzić, tak? Policzyć ile. Jak policzycie, to powinno wyjść jakaś liczba z tego ciągu Fibonacciego. A jak, bo te spirale zazwyczaj są w jedną stronę i jeszcze są w drugą stronę. Jak policzycie w tą drugą stronę, to powinno... Nie, nie musi być. Czasami na przykład tam jest 8, a w drugą stronę jest 5. Może być też różna liczba. To nie musi być w tą samą, w jedną, w drugą stronę taka sama. Może być różna, tak? Ale to będzie przeważnie jakaś liczba Fibonacci. Co jeszcze można zrobić? Teraz okres wiosenny, za chwilę lato. Kwiatków nam już mamy pod dostatkiem, tak? Można podejść i popatrzeć na kwiatki. Ja nie mówię, że w każdym kwiatku będzie, ale są takie, w których tutaj jest akurat stokrotki, jak zaczniemy zliczać ilość płatków tych kwiatków. To okazuje się, że znowu bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często mamy do czynienia z kwiatkami, gdzie ilość płatków odpowiada jakiejś liczbie z tego ciągu Fibonacciego. Czyli tam, co mieliśmy, jeden, tak, dwa, trzy, 5, 8 i tak dalej, tak? Często to są liczby Fibonacciego.
No to można by było tak troszeczkę odpowiedzieć, czemu tak trudno znaleźć czterolistą koniczynę, bo czwórki w ciągu Fibonacciego mieliśmy? Nie, bardziej trójka akurat. Ja nie mówię, czasami się zdarza, ale to jest rzadko. Dobrze, to teraz tak. Jakbyśmy wzięli te liczby Fibonacciego i zaczęlibyśmy dzielić jedną liczbę przez drugą, tak? Będziemy, jakbyśmy zaczęli dzielić jedną liczbę przez drugą, czy na przykład 1 przez 1, ale jaką liczbę? Tą kolejną w ciągu przez tą, która wcześniej przed nią była. Czyli byśmy dzielili 1 przez 1, potem 2 przez 1, potem 3 przez 2, 5 przez 3, 8 przez 5, 13 przez 8, 21 przez 13 i tak dalej. To jak popatrzymy na te dzielenia, które zostały tu wykonane, to co widzimy na tych liczbach? Tu zostało to wykonane, zostały podzielone. No bo 1 przez 1 to wiadomo, 1, tak? 2 przez 1, 2, ale potem już jest 3 przez 2, 1,5, 5 przez 3, 1, 6, 6, 6 i tak dalej w okresie. Patrzycie na te liczby i jakie macie, czy one się na czym stabilizują? Gdzieś 1, 6 i tak troszeczkę dalej. To, tu dobra, stabilizacja będzie taka liczba, która się nam nie skończy. W matematyce powiedzielibyśmy na przykład liczba niewymierna, tak? Ale w okolicach 1 i 6. Przyjmijmy sobie na razie to w przybliżeniu 1 i 6, tak? Skąd ta 1 i 6 i tak dalej się pojawia? Tą liczbę, która tam się pojawiała, a dokładniej granicę tego ciągu ilorazów, n plus pierwszego wyrazu ciągu przez n, wyraz ciągu Fibonacciego, jest związana ze złotą liczbą, a ta złota liczba jest związana ze złotym prostokątem. Co to znaczy złota liczba? Popatrzcie, popatrzcie, o tutaj. Mamy odcinek, odcinek dłuższy, jego bok jest oznaczony jako A, a krótszy bok jako B. Czyli cała długość to jest A plus B. Jeżeli teraz podzielimy całą długość, czyli A plus B, przez ten dłuższy odcinek i będzie się to miało jak ten dłuższy odcinek podzielony przez ten krótszy, to wychodzi nam właśnie ta liczba, która ta wcześniej wyszła nam w granicy z tego dzielenia liczb Fibonacciego. Ta liczba nosi nazwę złotej liczby, a tutaj popatrzcie, mamy złoty prostokąt. On ma taką specyficzną własność. Jakbyśmy wzięli ten odcinek A plus B, tak, i tutaj odłożyli do góry dłuższy odcinek A, to mamy prostokąt. Ten prostokąt możemy podzielić kwadrat, tak, o boku A i znowu złoty prostokąt. Złoty prostokąt to znaczy, że boki tego prostokątu pozostają właśnie w tym stosunku związanym ze złotym podziałem. I teraz jak ten prostokąt znowu byśmy mogli podzielić na kwadrat i złoty prostokąt, znowu ten prostokąt na kwadrat i złoty prostokąt i tak moglibyśmy dzielić i co byśmy otrzymali? Na pełno kwadratów i troszkę gdzieś tam w środku jeszcze i trochę złotych prostokątów, tak? Bo później. I teraz popatrzcie, jakbyśmy łączyli wierzchołek jednego kwadratu z drugim, z wierzchołkiem drugiego kwadratu, może nie linią, można by było odcinkiem łączyć, ale tutaj bardziej taką krzywą, żeby złotą spiralę otrzymać, tak? To popatrzcie, jakbyśmy łączyli ten wierzchołek z tym wierzchołkiem kwadratu, który tam pojawiał się, znowu z wierzchołkiem na przeciwnym, tak? Tutaj z wierzchołkiem, to otrzymujemy tak zwaną złotą spiralę. Ona ma dużo wspólnego z takimi rzeczami, jak chcemy coś ładnie skomponować. To znaczy chcemy, żeby na naszym zdjęciu nasze zdjęcie było ładne, żeby innym się podobało. Jeżeli chcemy, żeby innym się podobało, tak? To musimy myśleć w pewnym sensie o takiej złotej spirali, czy my musimy myśleć o tym złotym prostokącie, który dzielimy na kwadrat, prostokąt, znowu kwadrat i złoty prostokąt. I teraz to, co jest najważniejsze, powinniśmy jakby w środku tej złotej spirali tu wstawić. Tutaj akurat taka dziewczyna z perłą, przykład znanego obrazu. Popatrzcie tutaj, co jest najważniejsze w tym. To jest to spojrzenie tej dziewczyny, więc ta złota spirala trafia nam jakby w to oko na twarz, ta główna część na twarz tej dziewczyny, bo chcemy skupić się uwagę na twarzy,
A nie chcę, malarz, a nie na jakimś, powiedzmy, no nie wiem, ubraniu tutaj. To było, twarz była najważniejsza, tak? To spojrzenie. Jeżeli na przykład gdzieś, wiadomo, na plaży, tak? I jesteśmy tu, ma, załóżmy, mamy jakąś palenkę i my chcemy być tutaj przy tej palence uwzględnieni, tak? Tu jest gdzieś morze, to powinniśmy też tak zrobić, żeby ta złota spirala gdzieś na tą palenkę nam trafiła, żeby to nie było za mocno w centrum. Wtedy będzie ładne zdjęcie takie pocztówkowe. Jeżeli tego się nie będziemy trzymać, to niestety proporcje będą zaburzone, nie będzie nam się to tak za mocno podobało. Dlaczego już takie jest, że dla człowieka podobają się te złote proporcje? To już biologia, tak? To już matematyka na to nie odpowie. Matematyka może tylko odpowiedzieć, że zauważyła takie pewne własności, że, jak gdzie, że te liczby często występują, toną się w przyrodzie. O, dobrze. To teraz zrobimy doświadczenie, popatrzymy na złote proporcje i spróbujemy zobaczyć, że w budowie człowieka też te złote proporcje znajdziemy. Popatrzcie, i tu jest taka jedna z możliwości, że możemy wziąć wzrost człowieka przez odległość od stóp do pęp. W okolicy 1,7 przy naszym pomiarze, jak tu może byśmy to dokładnie wykonali, można też, oczywiście, popatrzcie, tak? Można by było mierzyć inne odległości. Od pępka do czubka głowy i od odległości od ramion do czubka głowy też mniej więcej w okolicach 1,6. Nie będzie to zawsze idealnie, ale będzie w okolicach tego 1,6, czyli 1,6, 1,7, czyli związane ze złotymi proporcjami. Popatrzcie tutaj na rysunek obok, co widzimy? Karty kredytowe. Jak weźmiecie sobie w domu kartę kredytową i podzielicie dłuższy bok przez ten krótszy, to wyjdzie wam dokładnie, tutaj dokładnie, wyjdzie 1,6. Dlatego, że karty kredytowe właśnie to są złote, złoty prostokąt. Mają proporcje, są znormalizowane, wszystkie wszędzie na świecie są wydawane takie same, żeby wszędzie pasowały do odpowiednich maszyn. I to jest 1,6. I jakbyśmy zaczęli mierzyć te budowle, w szczególności ze starożytności, to okazuje się, że tu się pojawia też proporcje złotego prostokąta. Czyli tutaj można zobaczyć złoty prostokąt, ktoś powie, w piramidzie nie można, ale to trzeba by było tą całą piramidę w jakiś prostokąt włożyć i wtedy proporcje dłuższego boku przez ten krótszy dałoby właśnie też w okolicach 1,6. To tutaj mamy budynek ONZ, to też złoty prostokąt. No dobrze, tutaj jeszcze do czego możemy to użyć praktycznie. Mamy budynek, to na ciemno to jest jakiś budynek i chcemy koło tego budynku na przykład zbudować taras. To trzeba zbudować ten taras w jakiś sposób, najlepiej, żeby znowu te proporcje dłuższego boku do tego krótszego, ile mniej więcej wychodziły? 1,6. Wtedy będzie to ładnie wyglądać, jak ktoś powie, no dobrze, jak mam jeden bok gigantyczny, to będzie bardzo duży ten taras, dużo wszędzie wydać materiałów na ten taras. To odpowiedź jest taka, nie musimy budować prostokątu, możemy taras budować, wpisać coś w ten prostokąt. Albo na przykład ten prostokąt podzielić na dwa mniejsze prostokąty, tu zbudować taras, tutaj nie wiem, jakieś obsypiać jakimiś kamyczkami, też będzie ładnie wtedy wyglądać. Jak są te proporcje 1,6, to się zazwyczaj ładnie wygląda. No dobrze, a teraz przejdźmy do kolejnych modeli, bo na razie skupiliśmy się na ciągu Fibonacci. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś bakterię, tak? Na jakiejś szalce i zaczynamy ją hodować. Ona się będzie nam dzielić, tak? Coś, co będzie się dzielić. Mamy na początku jedną bakterię, potem przeprowadzamy obserwację dwie, potem z tych dwóch, 8, tak, potem, a właśnie, czyli widać, że mamy o tutaj taki ciąg, już jest inny od ciągu Fibonacciego, tak, mamy już inny ciąg od ciągu Fibonacciego, mówimy o tak zwanym wzroście geometrycznym, te bakterie nam się podwajają, tak, przy każdy, załóżmy, co godzinę zaglądamy i nam coraz więcej możemy ich zobaczyć, załóżmy, pod mikroskopem. Mówimy o takim szybkim wzroście, wzrost geometryczny. No dobrze. Ten wzrost geometryczny związany jest z najprostszym takim modelem ciągu, model Malthusa, wzrostu
pojedynczej populacji, czyli nie patrzymy może na równanie, postaram się opisać, co ten model Malthusa, spróbujmy popatrzeć. Ten model jest taki, czyli patrzymy na ten wzrost geometryczny, który mieliśmy tam tej bakterii, która nam się dzieliła, czyli najpierw mieliśmy jeden, dwa, potem ile mieliśmy z dwóch? Cztery. Potem? Osiem. Osiem. Potem? Czyli widzicie taki gwałtowny wzrost. Gdyby z tego zrobić obserwację ciągłą, czyli ciągle patrzymy i nie mamy na początku jednej bakterii, a mamy ich dużo, populacji, patrzymy, jak ta populacja nam wzrasta, to co się nagle okaże się, że ona nam bardzo gwałtownie wzrasta. Mówimy, w matematyce mówi się wzrost wykładniczy, tak? Wzrost wykładniczy. Równanie nie patrzymy, pochodnych tu nie widzimy, wzrost wykładniczy. Wzrost wykładniczy to znaczy, że na początku osobników było niedużo, a potem jest nas bardzo dużo. Od czego to zależy? Tu się pojawia taki parametr R. W ciągłych przypadkach ten parametr R jest różnicą między ilością urodzeń danej populacji, a ilością zgonów danej populacji. Jak te R jest dodatnie, to mamy wzrost wykładniczy. On będzie może jak małe, wolniejszy, ale też będzie wykładniczy, albo jak R jest duże, to bardzo szybko już lecimy, ale to też jest. Ale gdy R jest ujemne, to będzie wzrost wykładniczy? O nie, to będzie nam ilość osobników populacji, co robiła? Wykładniczo zanikała, jakbyśmy szli tak w drugą stronę, tak? Zamiast rosnąć, będzie nam wykładniczo zanikała. W Polsce te R jest dodatnie czy ujemne? Ujemne. Musimy coś zrobić, żeby było nas więcej. No dobrze. To teraz, ale popatrzmy. Musimy coś zrobić. A ja mam tu taki wykres. Można znaleźć taką stronę populacja świata. Wszystkich nas. I tutaj jak popatrzycie, widzicie, czy lata są podane. I popatrzcie, jak zmieniała się, jak popatrzymy na populację świata. Ile mamy ludzi na świecie? Ile mamy obecnie? Ta kropka obrazuje, gdzie my jesteśmy w chwili obecnej. Taki gwałtowny wzrost populacji i ilości ludzi na Ziemi to gdzieś 1800, 1900. Tu zaczyna się nam taki gwałtowny wzrost, a poprzedni wiek to naprawdę dużo, no i ten wiek jeszcze będzie większy. Ale jak popatrzycie na prognozy tego modelu, tak, to nagle się okazuje, że co? Że tam widzicie z takiego wykładniczego wzrostu, że nie będzie nas tak wyglądało, jakby gwałtownie nas ciągle przybywało tam na końcu, to popatrzcie, że jakby mamy takie, w matematyce mówimy, że funkcja nam się przegięła, tak? To znaczy, że populacja ludzi będzie wzrastać, ale już nie tak szybko, będzie trochę wolniej. W sumie z modelu takiego Malthusa, najprostszego, wykładniczego wzrostu, on tam zakładał, że to taki model, kiedy mamy nieograniczone przestrzeń, nieograniczone ilości pożywienia i tylko jest nas coraz więcej jakiegoś gatunku, to tak w rzeczywistości nie jest. Hodowaliście kiedyś, patrzyliście, jak, nie wiem, mama piecze ciasto drożdżowe. Co najpierw trzeba przygotować? Drożdże. No dobrze, czyli na początku mamy, załóżmy, jakieś mleko, trochę mąki, trochę tam, albo cukru, tak? I te drożdże rosną. Wrzucamy ich na początku niewiele, ale a potem nagle się okazuje, że nam z kubeczka one co próbują? Uciec, tak? Próbują. Czyli one na początku jaki mają ten wzrost? Wykładniczy, ten Malthusa, taki wykładniczy wzrost, tak? A co by było, jakby mama wyszło, że a jednak nie mogę dzisiaj zrobić ciasta, bo gdzieś jedziemy, to te drożdże zostały w kubeczku. Czy one by tam tak w nieskończoność się namnażały? A właśnie, w pewnym momencie te drożdże nam co? Tak, nawet zmarnieją. Trzeba w pewnym momencie dobrym wyczekać, żeby było ich bardzo dużo, bo jak za długo będziemy czekać, to też ich się zmniejsza. Czyli Malthus, ten pierwszy model zakładał, że mamy nieograniczoną przestrzeń do rozwoju i mamy nieograniczone ilości pożywienia. Ale sami widzicie na prostych przykładach, że w rzeczywistości to nie zawsze jest tak, że mamy nieograniczoną przestrzeń do zasiedlenia, a mamy nieograniczoną ilość pożywienia, czasami mamy pewne ograniczenie. Czyli ten pierwszy model Malthusa jest dobry, kiedy opisujemy na przykład populacje, które prawie że wyginęły i nagle je próbuje się na jakiś teren, w którym one były wcześniej, prowadzić, albo z parą osobników obejmuje się ochroną i one zaczynają nam się namnażać. I wtedy
Popatrzcie, tutaj akurat jesteśmy w RPA, tak? Jesteśmy w Parku Krugera i mamy co słonie. Jak popatrzycie, tutaj widać lata 1900, 1910, populacja była prawie że na wyginięciu. A tutaj zbliżamy się 1960, 1970, widzimy jaki wzrost wykładniczy, tak? To taki bardzo szybki wzrost. Czyli jak populacja słoni była prawie że na wyginięciu, a nagle stworzono im teren, gdzie były one pod ochroną, tylko jakby dla nich, tak? Stworzono park, który miały się. To one szybko co zrobiły? W pewnym momencie były w stanie odbić się od tego prawie że zera. Szybko ich populacja przybyła, tak? A potem jak już zaczęła przybywać, to zaczynały wychodzić poza ten chroniony park i trochę zaczęło być z nimi problemów. Powiedzcie mi, a w Polsce to jakie gatunki, tak, które prawie że wymarły, albo prawie że ich niewiele było i udało... Żubry, tak. Żubry jako, że tam też jest ich gigantyczna ilość, ale popatrzcie, że wilków też prawie że już nie było, a teraz jest coraz ich więcej. Czyli one jeszcze, chcę powiedzieć, te gatunki może są tutaj, jeszcze nie są na takim gigantycznym wzroście, ale zazwyczaj jak osiągają, jak na początku ich tak powoli przybywa, popatrzcie, tu przybywa powoli, tu jest powoli, długo to trwa, a potem nagle następuje taki gwałtowny, wykładniczy, taki bardzo szybki wzrost. Inny taki przykład to gatunek, którego u nas nie było, ale ten gatunek teraz już u nas jest. To jest sierpówka. No, popatrzcie, o tutaj, o tu, na tą mapkę. Tu są kolejne lata, jak, czyli on tutaj gdzieś był w okolicach Turcji. 1900 rok, czyli dawno. I on co zaczął z tej Azji, się tu na całą Europę dał rozprzestrzenił. Ja tutaj obok mam taki wykres dla Wysp Brytyjskich. O tutaj też. O 1955. I popatrzcie, koło 1970, między 65 a 75, gwałtowny wydawałoby się wzrost, a wyszło, że jednak trochę spowolniło. Pierwszy to jest taki, które zasiedlały dany teren, ale były prawie że na wyginięciu i pozwolono im odżyć, a drugi to są wszystkie gatunki, to przeważnie są gatunki napływowe, które przychodzą na dany teren i nagle na tym terenie okazuje się, że mogą bardzo szybko rozdarzać się, zazwyczaj często usuwając jakieś rodzime gatunki, które były. W chwili obecnej w Polsce na przykład z czego mamy dużo? Tak, takie ślimaki bezkurkowe i to jest cała plaga. One się tam darzają w niesamowitym tempie. Każdy gatunek, który dociera do nas, jest potencjalnym gatunkiem, który się bardzo szybko będzie rozdarzał i wyprze inne gatunki. Na przykład jest u nas wiewiórka, to jest taka ruda wiewiórka. Ale chcę powiedzieć, że z Ameryki swego czasu, już sporo lat temu, doszła taka czarna, bardziej szara wiewiórka. Ona się rozdarza, ma więcej osobników w biocie, jakoś tak bardziej jest ekspansywna i wydaje się, że ona naszą tą rodzimą wiewiórkę w Europie będzie powoli wybierać. Jeszcze raz tutaj na tą sierpówkę. Ta sierpówka wygląda jakby od tego wykładniczego wzrostu odeszła. A tu są nasze drożdże. Ja tu słyszałam, że te taki mamy, najpierw nic nie rośnie, a potem albo tak bardzo powoli rośnie, a potem mamy gwałtowny przyrost, a potem jakby nic się dzieje, a potem co? Jakby ta ilość drożdży nam zanika. Dalej już tego wykresu nie ma. Jeszcze inny wykres. Foka pospolita. To nie jest nasz obszar, ale tutaj Waszyngton i w okolice Waszyngtonu i tam robiono pomiary ilości fok od 1975 do gdzieś 2000 roku. Popatrzmy, tu był wzrost wykładniczy, a potem ta ilość się z grubsza stabilizowała. To nie znaczy, że to w każdym roku jest coraz więcej, bo dane to jest tylko model. Raz jest trochę więcej pożywienia, raz z jakichś innych powodów jest mniej, ale z grubsza był ten trend wzrostowy. Nadal jest ten wzrostowy, ale o wiele spowolniejszy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.